Michał Undra, Akademia Zdrowia TV. Dzień dobry. Niski testosteron u młodych mężczyzn to plaga naszych czasów. Wielu dzisiejszych 20-latków ma poziom tego hormonu zbliżony do poziomu ich ojców, a nawet dziadków. To przerażający fakt, jeśli weźmiemy pod uwagę, że po 30 roku życia wraz z wiekiem stężenie testosteronu spada. Wysoki testosteron u mężczyzn kojarzy nam się z muskularną sylwetką, niskim głosem. Większą pewnością siebie oraz wyższą motywacją i chęcią działania. I w dużej mierze to prawda, ale musimy pamiętać, że utrzymanie tego hormonu w górnych granicach normy to również lepszy rozwój mózgu mężczyzny, skuteczna ochrona przed wieloma chorobami chronicznymi oraz sposób na zachowanie ogólnie rozumianego zdrowia. Poziom testosteronu sam w sobie jest dobrym markerem zdrowia mężczyzny. Zakładając, że nie ma innych problemów hormonalnych, takich jak zaburzenia pracy, przysadki, problemy z prolaktyną czy też z jądrami, to jeżeli u mężczyzny występuje niski poziom testosteronu, czy też jego poziom wraz z czasem zmniejszył się nienaturalnie szybko, to prawie zawsze jest to objaw złego stylu życia, nieodpowiedniej diety, braku aktywności fizycznej. Stresu czy też różnych niedoborów. Testosteron jest także kojarzony z wysokim libido, chociaż za ten czynnik odpowiada znacznie więcej kwestii niż sam testosteron. Wielu mężczyzn z niskim poziomem testosteronu ma wysokie libido, a inni z wysokim stężeniem tego hormonu często cierpią na brak libido. Dlatego też nie należy oceniać poziomu swojego testosteronu jedynie po libido czy samopoczuciu. A po badaniach laboratoryjnych. Wiele osób błędnie zakłada, że jeżeli jakiś suplement zwiększa libido, to na pewno podnosi poziom testosteronu. A teraz przejdźmy do tego, jak utrzymywać odpowiedni poziom testosteronu. Na pewno Cię nie zaskoczę, jeżeli powiem, że zdecydowanie najważniejszą kwestią, która wpływa na gospodarkę hormonalną, w tym na poziom testosteronu u mężczyzn, jest sen i regeneracja. Niestety, bez odpowiedniej ilości i jakości snu nie da się osiągnąć prawidłowego stężenia testosteronu. Badania jasno wykazują, że nawet jedna nieprzespana noc znacznie pogarsza działanie całej gospodarki hormonalnej, a u mężczyzn najbardziej zauważalny jest znaczący spadek testosteronu. Najgorszy wpływ na jego poziom ma chroniczny niedobór snu. Najlepszym zaleceniem jest spanie od 7 do 9 godzin na dobę. Sen powinien być też odpowiedniej jakości, o czym mówiłem już w wielu innych filmach. Drugą istotną kwestią, która wpływa na poziom testosteronu, jest stres chroniczny. Ostry stres, taki jak sytuacja zagrożenia życia, wypadek samochodowy czy tak zwana bójka uliczna, to krótkotrwały stres, który podnosi poziom testosteronu. Ciało mobilizuje się do walki. Jednak długotrwały, chroniczny stres niszczy poziom testosteronu i jest jednym z najważniejszych czynników, który zaburza działanie gospodarki hormonalnej. Nie zawsze jesteśmy w stanie wyeliminować źródło stresu, dlatego też metody redukcji stresu, takie jak głębokie oddychanie, medytacja, przebywanie w naturze czy inne, są kluczowe dla odpowiedniego poziomu testosteronu. Kolejna kwestia to dieta. Zarówno niski poziom tkanki tłuszczowej, czy też niedożywienie, jak i nadmiar tkanki tłuszczowej i obiadanie się bardzo mocno zaburzają poziom testosteronu. Badania naukowe szeroko pokazały, że osoby z bardzo niskim poziomem tkanki tłuszczowej, czyli najczęściej te startujące w zawodach sylwetkowych, mają znacznie niższy poziom testosteronu, który utrzymuje się jeszcze wiele miesięcy po zmianie diety i po podniesieniu poziomu tkanki tłuszczowej. Za ten stan odpowiedzialna jest głównie leptyna, czyli tak zwany hormon sytości. W przypadku odchudzania i niskiego poziomu tkanki tłuszczowej leptyna jest niska. Co przekłada się na spadek poziomu testosteronu i innych hormonów. Z kolei u mężczyzn z nadwagą oraz otyłością testosteron bardzo mocno konwertuje do estrogenu, co ponownie obniża jego poziom. Dlatego też dbanie o odpowiednią masę ciała oraz dietę o prawidłowej podaży kalorii jest kluczowe dla dobrego poziomu testosteronu. Kolejną niezwykle istotną kwestią, która jest bardzo ważna dla naszej gospodarki hormonalnej, jest aktywność fizyczna. Brak aktywności fizycznej i ruchu będzie osłabiać nasze zdrowie, wrażliwość insulinową, gospodarkę glukozową, co przekłada się także na niższy poziom testosteronu. Dlatego też należy do swojej codziennej rutyny wprowadzić ćwiczenia fizyczne, najlepiej bardziej intensywne, takie jak trening na siłowni, interwały, gry zespołowe. Czy inny wybrany przez Ciebie sport. Nie należy jednak przesadzać, ponieważ jeżeli trenujesz bardzo wiele godzin w tygodniu, to możesz doprowadzić do przemęczenia organizmu i spadku poziomu hormonów płciowych. A teraz przechodzimy do czynników, na które na pewno czekałeś, czyli do tak zwanych boosterów testosteronu. Trzeba zaznaczyć, że działanie większości tzw. boosterów testosteronu nie zostało potwierdzone w badaniach naukowych i wcale nie wpływają one na poziom testosteronu, a co najwyżej na libido, czy też hormony przysadkowe takie jak FSH i LH. Przykładem będzie Tribulus, czy też Maca, które nie mają praktycznie żadnego wpływu na poziom testosteronu. Bardzo wątpliwe wydaje się także działanie Tongat-Ali, nazywanego też Eurycoma-Longchak, Ponieważ brak dobrych badań naukowych, które potwierdzałyby jego wpływ na podniesienie poziomu testosteronu. Wiele osób odczuwa jednak znaczne zwiększenie libido przy jego stosowaniu. I tutaj ponownie zaznaczam, że podniesienie libido, poprawa samopoczucia czy większy poziom energii nie zawsze wiąże się z wyższym poziomem testosteronu. Z podstawowych składników witaminowych i mineralnych na pewno należy zadbać o odpowiedni poziom witaminy D3. Niedobory tej niezwykle istotnej witaminy związane są z niskim poziomem testosteronu, co jednak nie oznacza, że im więcej witaminy D3 stosujemy, tym wyższe stężenie testosteronu osiągniemy. Witamina D3 podniesie poziom testosteronu tylko u mężczyzn, którzy mają jego niski poziom właśnie z powodu niedoboru tej witaminy. Najlepiej jest sprawdzić stężenie witaminy D3 badaniem 25-hydroksy witamina D3 i utrzymywać wynik na poziomie od 40 do 50 nanogramów na mililitr. Kolejny czynnik, który może wpływać na poziom testosteronu to cynk. Jeżeli mamy niedobory cynku, to jego suplementacja może być pomocna. Maksymalne dawki cynku w suplementacji, jakie polecam, to 50 mg dziennie. I nie należy go stosować dłużej niż 3 miesiące, ponieważ cynk, tak jak każdy inny składnik mineralny, w nadmiarze jest bardzo szkodliwy. Zdarza się także, że niedobory magnezu przyczyniają się do niższego stężenia testosteronu, ale rzadko kiedy suplementacja samym magnezem podnosi poziom testosteronu. Z innych, mniej znanych składników mineralnych wpływających na poziom testosteronu, warto wspomnieć o borze, którego wpływ na testosteron jest dosyć znaczący. Najlepiej stosować około 6-8 mg dziennie przez maksymalnie 3 miesiące. Jest to jeden z najskuteczniejszych suplementów, który rzeczywiście realnie oddziałuje na stężenie testosteronu. Z suplementów ziołowych, które są obiecujące pod względem męskiej gospodarki hormonalnej i podnoszenia poziomu testosteronu, na pewno należy wymienić aszfagandę. Aszfaganda pomoże na poziom testosteronu w szczególności, jeżeli jest on obniżony z powodu stresu, ponieważ jest ona adaptogenem, czyli suplementem ziołowym, który adaptuje nasz organizm do stresu. Aszfaganda może obniżać poziom kortyzolu, co z kolei może przełożyć się na wyższe stężenie testosteronu. Innym suplementem ziołowym, który mogę polecić, jest forskolina, która oprócz potencjalnego wpływu na testosteron, może także hamować zmęczenie, czy też zmniejszać objawy alergiczne, a nawet poprawiać jakość snu. Innym suplementem, który wymienię jest Shilajit, czyli mumio zawierające kwas fulwowy. Ten suplement także jest obiecujący pod względem podnoszenia poziomu testosteronu. Jak pewnie zauważyłeś, o żadnym suplemencie nie mówiłem w superlatywach i żadnego nie uznałem za zbawienie dla Twojego poziomu testosteronu. W tym wypadku suplementy to jedynie dodatki, które mogą podciągnąć stężenie testosteronu do górnej granicy normy, jednak żaden z nich nie zadziała jak hormonalna terapia testosteronem. Są także takie suplementy jak Sao Palmetto, czyli Palma Sabałowa, które hamują konwersję testosteronu do DHT, czyli dihydrotestosteronu co być może przełoży się na wyższe stężenie testosteronu. Jednak ponownie to działanie nie jest dobrze udokumentowane i dotyczy jedynie osób z wysokim DHT. Istnieje także wiele innych często stosowanych boosterów testosteronu, takich jak DAA czy też DHEA, czyli dehydroepiandrosteron, jednak nie polecam ich stosowania ze względu na potencjalne skutki uboczne. Zatem najważniejszą kwestią pod względem utrzymania prawidłowego poziomu testosteronu jest zdrowy styl życia, regeneracja, sen, redukcja stresu i utrzymywanie odpowiedniej masy ciała. Jeżeli dodamy do tego odpowiednią aktywność fizyczną, to mamy 80% sukcesu. Uzupełnienie niedoborów, czy też suplementacja, może mieć największe znaczenie u osób z niedoborami konkretnych witamin czy składników mineralnych, lub też osób silnie narażonych na stres. Jeżeli chcesz zadbać o swój testosteron, musisz również zadbać o jakość swojego snu. Dlatego już teraz odsyłam Cię do innego mojego filmu, gdzie dokładnie dowiesz się, co zrobić, aby spać długim, nieprzerwanym i zdrowym snem. Kliknij tutaj, by obejrzeć film, a ja już się z Tobą żegnam. Trzymaj się zdrowo. Do zobaczenia.